turnieju eliminacyjnym Fuga Mundi we Wrocławiu wystartowało 12 śmiałków. Już na długo przed rozpoczęciem tych zawodów było wiadomo, że do Lublina na finał Mistrzostw Kraju pojedzie jedynie dwóch z nich. Finałami były tym razem półfinały, choć los tak chciał, że rywalizacja jeszcze nieco się przeciągnęła. W pierwszym półfinale Krzysztof Drążkiewicz pokonał Macieja Urbana, w drugim Paweł Koch okazał się lepszy od Marcina Żygadło. Jak się jednak szybko okazało, Koch nie może wystartować w Lublinie. Podjęto więc decyzję, że miejsce zostanie przyznane zwycięzcy dodatkowego starcia pomiędzy przegranymi w półfinałach. Urban wygrał z Żygadło i to on dołączył do Krzysztofa Drążkiewicza. W finale w Lublinie będziemy mieć aż 9 reprezentantów Wrocławia. Oprócz wspomnianej dwójki zagrają też Jarosław Kalinowski, Krzysztof Kubicki, Krzysztof Wróbel, Marek Zubrzycki, Piotr Olejnik, Sławomir Rasiewicz i Grzegorz Hołysz. Lista uczestników jest już dostępna na oficjalnej stronie Mistrzostw. Prawie 1/3 zawodników z Wrocławia. Prawdopodobieństwo sukcesu naszego miasta więc całkiem spore. Oby przełożyło się to na podium. Najważniejsze zawody w kraju rozpoczną się w najbliższy czwartek, potrwają do niedzieli. Zdecydowanie najlepszą reprezentacją zostali Rosjanie, którzy przez 5 dni walki w hali Orbita aż 14-krotnie odwiedzali podium. W szermierce młodzieżowej, ale przecież nie tylko, cały czas są bardzo liczącym się krajem na światowej mapie. Nie mieli sobie równych, pokazując wielką klasę. Na 14 krążków składa się 7 złotych medali, 4 srebrne i 3 brązowe. Jak już docierali do decydujących walk, to w nich pokazywali wręcz perfekcję. Stawkę na podium, jeśli chodzi o klasyfikację medalową, uzupełniły reprezentacje Węgier i Niemiec. My z 11 medalami zostaliśmy sklasyfikowani na 5. pozycji, ale patrząc na liczbę krążków, zajęliśmy 2. miejsce. Możemy być dumni ze startu naszej drużyny narodowej. Jubileuszowy challenge w Wrocławiu był rekordowy pod każdym względem. Przez 5 dni i ponad 50 godzin walczyli reprezentanci 36 krajów. Zanotowano rekordową liczbę uczestników, 2715. Spośród ekip zagranicznych największą grupę startujących stanowili Anglicy w sile 311. Stoczono, uwaga, 9104 walki, a najliczniejszą bronią okazał się floret chłopców. Rywalizowało w nim 610 szermierzy. Ostatni dzień turnieju to zawody w szabli dziewcząt i chłopców. Na planszach w Orbicie walczyło 591 zawodników z 23 krajów. Biało-czerwoni swój dorobek wzbogacili o 2 medale. Trzecia w najstarszej kategorii dziewcząt była Klaudia Malgrem. Na 2. miejscu podium w grupie 12-13 lat stanęła natomiast Zuzanna Porada. Gratulujemy. Czekamy na kolejną, 41. już edycję Challenge w Wrocławiu. Turniej jest świetną wizytówką nie tylko szermierki w kraju, ale też Wrocławia jako organizatora i jako miasta. Działo się działo, była przede wszystkim dobra zabawa, muzyka, non-stop, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji, ale baczne oko trenerów wychwytywało największe talenty. Celem tryoutów naszego naboru jest przede wszystkim pokazanie osobom nowym naszego sportu, ultimate naszego klubu, a także zachęcenie ich poprzez fajne konkurencje i ciekawe zabawy z dyskiem do dołączenia do naszego klubu. Ci, którzy zostali wybrani, trafią do wyjątkowej paczki, która bierze przecież od lat udział w Mistrzostwach Polski. Szansa na niezwykłą przygodę stoi więc otworem. Jesteśmy na początku sezonu. Przede wszystkim chcemy się troszkę wzmocnić przed sezonem, ponieważ będziemy mieli trochę pracy w tym sezonie. Przede wszystkim chcemy zagrać jak najlepsze miejsce na Mistrzostwach Polski Ultimate, które odbędą się we wrześniu. Również będziemy brali udział w Lidze Poligon, dolnośląskiej Lidze Ultimate, w której również chcemy wypaść jak najlepiej, ale także będziemy próbowali zebrać skład na Mistrzostwa Europy, na kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się w sierpniu w Czechach. Także pokrótce, oprócz tego, że chcemy się wzmocnić i szukamy nowych osób, właśnie taki ulti weekend wiosenny zmierza do tego, żeby dobrze rozpocząć i dobrze wejść w ten sezon 2017. Dzięki współpracy KWR Knury z klubem piłkarskim PKS One, a także dzięki pomocy pani Sołty z Kamieńca, mogliśmy się cieszyć piękną pogodą, boiskami oraz weekendem przepełnionym latającym dyskiem. Drużyna po raz kolejny zorganizowała nabór oraz turnieje Pickup Games, między którymi mieliśmy okazję pouczyć się rzucać z reprezentantami Polski na The World Games 2017 Wrocław, czy wziąć udział w różnych konkursach. Wielkie brawa dla wszystkich będących częścią tego wydarzenia, szczególnie dla osób nowych, które dały z siebie naprawdę dużo mocy. Na dniach najlepsi otrzymają informację mailową kwalifikującą do drużyny KWR Knury.
Ten dzień to niedziela, jak zwykle. Właśnie wtedy siatkarze spotykają się w hali Przykrajewskiego. Rozgrywki Volley w Rozpartan wpisały się na stałe do ich kalendarzy. Kilka miesięcy zmagań powoduje, że kolejne weekendy spędzają na sportowo. 6 drużyn po 3 mecze w lidze co tydzień to impreza warta naszej uwagi. Tym bardziej, że zawody nie są jednostronne. Są zmiany lidera, porażki faworytów. Warto więc śledzić Volley w Roi, od czasu do czasu zaglądać do hali. A jak się okazuje, teraz ci, którzy początek mieli nie najlepszy, nabierają formy. Tak wyrównanych spotkań nie oglądaliśmy od samego początku rozgrywek. Walka punkt za punkt, długie wymiany oraz efektowne ataki. Niczego nie zabrakło podczas pojedynków w miniony weekend. Invictus mimo walecznej postawy nie zdołał urwać korkom seta. Jednak do samego końca walczył jak równy z równym z wyżej notowaną ekipą. Korki zrobiły swoje, wygrały w setach 2-21. Wierzyły w powrót na fotel lidera, ale to nie zależało tylko od nich. Porażki musiał doznać zespół JJ International. W innym wypadku byłoby bez zmian. No i tym razem szczęście było przy korkach, bo niespodziankę sprawił Zenit, który poszedł za ciosem. Pierwszy set starcia z JJ wyrównany, zakończony sukcesem Zenitu 25-23. W drugim niespodziewanie dominował tylko jeden zespół. Ekipa JJ International nie miała ewidentnie swojego dnia, przegrywając 19-25 i cały mecz 0-2. Straciła tym samym fotel lidera. Drugą dużą niespodziankę siódmej kolejki ligi Volley w Ro sprawiła Fata Morgana, która po tie-breaku wygrała z Elektronem Wrocław. Przypadek? Tym samym drużyna w błękitnych strojach ma w dalszym ciągu realne szanse na awans do półfinału. Ten mecz oglądamy. Rozpoczęło się od wygranej Fata Morgany 25-23. Kolejny set zacięty dla przeciwnika 26-24. W trzeciej decydujący odsłonie górą Fata Morgana zwycięża 15-12 i inkasuje cenne punkty.